Dzisiaj jest 28 października 2022 rok, piątek. Chciałem teraz zadać takich kilka prostych pytań, być może taką całą serię ważnych dla mnie pytań do tego, kto niby zarządza tym całym interesem, kto sprawuje władzę, kto ma siłę fizyczną, kto ma monopol na przemoc, kto może sobie podporządkować innych, mimo że to byłoby w złej wierze albo złamanie prawa, ale tylko dlatego, że ma się monopol na władzę, siłę fizyczną, posiada się w swoim ręku kilka organizacji militarnych typu na przykład milicja obywatelska lub taka siostrzana organizacja znana pod nazwą milicja wcale nie obywatelska, na przykład ZOMO, ORMO, ROMO, UB i tego typu podobne różne organizacje, być może częściowo one są znane starszemu pokoleniu i tak dalej. Dlatego takie pierwsze pytanie, szczególnie do trzeciej RP, do wszystkich władz konstytucyjnych, do tej dużej, dużej korporacji, którą potocznie być może można nazwać państwo polskie. To jest taka potoczna nazwa, którą wielu może znać, a też jest ważne, jakie są takie urzędowe nazwy takich czy innych korporacji. Pełna nazwa, taka jak w dokumentach założycielskich, może być w korporacyjnych dokumentach i tak dalej. To jest wyjątkowo ważne, abyśmy wiedzieli, o czym mówimy i czy myślimy i mówimy o tym samym, czy się dużo różnimy w tym, o czym myślimy i czy dobrze mówimy i myślimy, rozmawiając o jakiejś rzeczy czy sytuacji. Dobrze, więc takie proste pytanie. Dlaczego jest wymagane lub jest to dobrze widziane albo jest to nawet nakaz, aby mówić wysoki sądzie? No właśnie, taka zagwozdka kosmiczna. Dlaczego tak po prostu jest? Z czym to jest związane? Od jak dawna ten wymóg niby funkcjonuje? Czy to jest gdzieś zapisane w jakichś konstytucjach, ustawach, rozporządzeniach i tak dalej? Skąd to się właśnie wzięło, że trzeba się ukorzyć, wgnieść swoje kolana w podłogę lub na dodatek zacząć czapkę gnieść swoją w rękach, żeby się ukorzyć pięknie i powiedzieć: wysoki sądzie, to ja twój poddany melduję się na rozkaz, rób ta co nie chce, ta rób ze mną co chcesz, proszę o dożywocie albo o łaskawy wymiar kary i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, takie proste pytanie. Czemu trzeba lub nie trzeba mówić wysoki sądzie? Właśnie chciałem to pytanie i odpowiedź wraz z takim super szczegółowym, zajebistym wyjaśnieniem, co najmniej na 15 prac magisterskich, albo na 3 prace doktorskie, albo na jedną pracę profesorską. Po prostu, żeby ktoś mi nie łopatologicznie, ale bardzo naukowo i treściwie
wyłożył ten temat, tak abym to zrozumiał, dlaczego się mówi, albo powinno się mówić, albo jest to wymagane od mieszkańców takich czy innych krain geograficznych w różnych miejscach na tej planecie i nie tylko, aby właśnie w pewnych budynkach, w pewnych miejscach mówić bez względu na to, czy jest się pytanym, czy się nie pytanym, żeby mówić, co złego to nie ja, Wysoki Sądzie, Wysoki Sądzie, już tutaj spieszę donieść, Wysoki Sądzie, tutaj proszę są dodatkowe, szczegółowe wyjaśnienia, mimo że sąd nie prosił mnie o to, to ja tutaj, wiecie, rozumiecie, towarzysze, sędziny, prokuratorki, asesorki i tak dalej, ja tutaj spieszę wam znacznie więcej informacji przekazać niż te, które tam wymagaliście ode mnie w piśmie takim czy takim, szacowny Wysoki Sądzie i te sprawy. No właśnie. Więc kiedy zostało to ustalone? Przez kogo? Na jakich podstawach prawnych lub ludowych? W jakim czasie? Kiedy i przez kogo? Gdzie to zostało ogłoszone? W jakimś dzienniku ustaw? I tak dalej. Na jakiej stronie sejmowej, rządowej, prezydenckiej lub KPRM-u, czy czegoś tam jeszcze innego i tak dalej. Czemu trzeba, znak zapytania, mówić w kilku budynkach, na przykład, szacowny panie milicjancie wcale nie obywatelski, szacowny panie naczelniku komisariatu w Pcimiu Środkowym, w powiecie takim czy innym, czemu na przykład do prezydenta korporacyjnego w stolicy takiej czy innej, czemu nie można po prostu zawołać na Żoliborzu Prezio? Po prostu Prezio. Prezio można do prezesa na Żoliborzu na przykład powiedzieć, czy nie? Lub dlaczego trzeba mówić najniższa izbo lub najwyższa izbo i Wysoki Sądzie? Dlaczego?